Cześć dla nas wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Świerczo, przed nami kolejny odcinek serii Heroes 5 PHP. Moim przeciwnikiem jest Husarz Czarek. Husarz Czarek, to zaraz wam coś będę o nim w stanie powiedzieć, ponieważ tak jakoś nastawiłem się na rozgrywki w mojej grupie na Ashen Arenie, bo moją grupą jest grupa numer 4. Natomiast jednak się nikt nie zgłosił na wieczorną gierkę z zaskoczenia, więc złapałem na mecz rankingowy, standardowy właśnie Husarza Czarka. I teraz tak, jeśli chodzi o nasze tutaj sytuacje, to czego nie chcemy? Chcemy... To też bym zagrał. To też bym zagrał, naprawdę to też bym zagrał. Kurde, to tego nie chcę. W sumie to same dobre matchupy, tak moim zdaniem. No ten może taki średni. Chociaż jak dobrze tam rozbicie siądzie, to też w sumie jest bezpieczny. No dobra, ale to w takim wypadku... O Boże, co ja gadam? Nie, tego nie chcę. Pomyliłem się, pomyliłem kolorki. Teraz jest dobrze. Teraz jest bezpiecznie, Imo. Sytuacja, no... Teraz będę musiał udowodnić to, co mówiłem, tak? Jak ktoś to, ja tam z przeciwnikami, bo czasem jest tak, że w trakcie rozgrywki nie piszemy sobie tutaj good luck, have fun i tak dalej. My zawsze sobie piszemy w lobby, tym na poprzednim, więc jakby tutaj jest też fair play zachowane. Przeciwnikiem, no, czekaj, a zostawiłem ci jakąś? Jakąś w ogóle? Chyba nie, chyba też teraz to już nawet nie spojrzałem tak do końca. A, bo on chciał. No, a, nie. Inferno. To nie najlepsza para. To jednak jest raczej do bana. Raczej do tego, żeby wywalić taki mecz. Dobra, to mamy orka Urgat, która jest chyba jednym z najlepszych orków, jaki mógł się trafić. Dobrze kojarzę. Urgat. Tak, 20% na odparcie zaklęcia, co oznacza, że nawet z magią przebijającą lock wali po 50%. Super. Sorgal natomiast jest bohaterem, który właśnie ma tańsze spele, żeby głupoty nie powiedzieć wam. Sorgal. O, pomyliłem się z tym kurde drugim, z Sinitarem. Właśnie. Sorgal jest akurat... dosyć nieprzyjemnym bohaterem. Krwiopijca, ilość ataku pod wodzą bohatera zwiększa się za każdy zabity oddział i zwiększa się o 2. O 2, dobra. To jest ta rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Okej, na orka nie jest najprzyjemniejsze, bo ork bić, a jak loch też bić, to nie jest dobrze. Teraz tak, chciałem wam powiedzieć sytuację rankingową, jaka tutaj obecnie mnie spotkała. Gdzie ja jestem i ile ja mam punktów? Kurczę, jestem 53 i mam 1669 punktów. Natomiast mój przeciwnik. Mój przeciwnik. Husarz Czarek. Husarz Czarek. Aha, on dopiero jest początkującym graczem. Dopiero zaczął, więc ta pozycja nie ma znaczenia, bo rozegrał dopiero kilka gier. Więc no cóż. To fajnie. Fajnie, że spotykam gracza początkującego. To jest dobre, bo nie wiem, co się po nim spodziewać, nie? Pierścień szybkości. Dobra, to będzie... To mi się już podoba. Kto oglądał Bojacka Horsemana, zostawia w komentarzu Bojack. Tarcza runiczna, bardzo fajne rzeczy, plus moralki, podoba mi się. I to, teraz pytanie, co jest cenniejsze, czy własne jednostki, które są szybsze, czy jednostki przeciwnika, które są wolniejsze? Bo tutaj jeszcze szamanka skorzysta, tu jest jeszcze dużo do szczęścia. Tu są jeszcze 25% od lodu i jeszcze... A nie, tutaj to nie. To też super mam. Wiem, że przeciwnik mnie nie spowolni, bo tu jest taka zależność, że jeżeli wy macie to, to przeciwnik tego na pewno nie ma. Relikty są unikatowe na całą mapę. Jeden z najlepszych parametrów. Tutaj niestety ta ścieżka jest zbyt wypchana tym, co można trzymać w ręce, więc odpada. To natomiast jest nie dla orka, więc zostają te dwie. Pytanie.
Tutaj jest atak, obrona, morale. Tutaj nie obniżam sobie statystyki, mam trochę do szczęścia, ale siły czarów nie potrzebuję, mam troszeczkę inicjatywy. Wierny gracz przy stanie. Miałem dokładnie tak samo. Jestem. Też miałem. Uwielbiam. Ja w ogóle uwielbiam przystać. To jest moja ulubiona frakcja. To co mamy, to jeszcze tylko krzyk sprawdza mi się buduje, bo już 5 minut sobie tak wesoło rozmawiam z wami. Słowo wodza i gniew horny. No szkoda, że nie pod gwiazd. Natomiast sądzę, że powinniśmy w loch zagrać. W loch. To. Można zagrać z obiema rzeczami. Następnie po prostu atak, obrona. Ale rozbicie destra, atak, obrona. I na razie styknie, ewentualnie jakiś moral dorzucę czy coś. Powinno mi to stanowczo wystarczyć. Stanowczo wystarczyć. Atak. O, obrona, no to spoko. Kurde, no jak normalnie dało wszystko, nie? I od razu jeszcze zniekształcenie. No nie, no perfekcja. To jest perfekcja. Idziemy dalej. Taktyka, bo mi potrzebna. Siła ponad magią, bo mi potrzebna. Co tam jeszcze można jakiegoś skołować fajnego? Nie, to już za dużo by było. Bierzemy sobie to na pewno. Natomiast to zawsze te 10%. Chociaż zaraz. W sumie jak rozbijam to zniszczenie, to nie. To więcej obrony. Więcej obrony, lepsze rozbicie, lepszy atak i chyba nawet nie ma za bardzo jakoś co szukać. Może pozbędę się tego. O, ognisty gniew od razu, bardzo fajnie. To mi pasuje, to możemy lecieć dalej. Szał bitewny, tak. Oświecenie jest. Oświeceniu już na tym etapie nie powinienem odmawiać. Jednak są to statystyki. O, jakaś tam kulturystyka, to miło. Eksperckie rozbicie zniszczenia chciałem dopychać, oczywiście, że tak. Ten wybuch many nie jest jakiś. Jest lepszy niż ekspercki atak. Natomiast rozbicie przywołania, co mi da? O, to jest dobry. To jest chyba dobry pik. Rozbicie przywołania barbarzyńca. Śmierć nieistniejącym. Okej. Ma sens. Tylko, że ekspert. Oj. Dobra. To na los strajku jesteś na potężnym. Najpierw 3-0 na Ladena i jeszcze 3. Ja w sensie. Wiadomo, no. Ledan to jest podobny poziom, co ja prezentuję, myślę. Tam jakoś nam się w miarę wyrównanie grało z Ledanem. Zawsze trzeba w siebie wierzyć. Generalnie po to gramy, żeby wygrywać. Wygrywać. Także, dobra, czyli co? Jeżeli rozbiliśmy zniszczenie, to w sumie. Dobra. Trzeba się zastanowić, czy mi bardziej potrzebne. Tu jest 5 do ataku, czyli 3 do ataku. 3 do ataku i 1 do obrony. I 1 moral. Natomiast tutaj jest to szczęście wypchane. Jest 8% do inicjatywy dla szamanek. I spowolnienie przeciwnika, bardzo duże. Tutaj zajmuję sobie slot na broń, naszyjnik i kieszeń. Tutaj pierścień, broń i tarcza i naszyjnik. 50% więcej obrażeń, jeżeli huknę ze szczęściem. Spowolniony przeciwnik. No dobra. Myślę, że. No ale zaraz, nie dodaję sobie w ogóle statystyk. A tutaj zawsze te trzy. No troszkę mam rozkminę. Pierścień szybkości. Szybkie te jednostki będą.
Ej, no serio, no taki dylemat. Szybki ork w pierwszej turze, szybciej wejdę. Szybciej wejdę, szybciej pozłomuję. Dobra, będę go wyprzedzał. Mam nadzieję, że nie będzie slowa grupowego. Chodzi mi o te statystyki tutaj, nie? Po prostu, żeby ten atak i obronę troszeczkę sobie dopchać. Więc zrobimy sobie tak, że 17-9 to już naprawdę nieźle. Budki sobie ściągamy. I teraz tak, atak... No atak, obrona, no. Będzie 19-11. Tak, ogólnie to jeśli chodzi o właśnie granie jedną frakcją, to ja się długo musiałem przestawiać. Naprawdę długo się przestawiałem z tego, żeby grać innymi frakcjami. No na środek nie pójdę, chyba że będę chciał rysować to. I... Ale tak szczerze, dobra, czy przywołanie jest popularnym wyborem? Nie, nie jest. Co jestem w stanie dobić sobie? No szał. Szał, fragment tego. Co jeszcze mam? Awansik? Można awansik dobić. Nawet jakieś dowodzenie jakby się trafiło. Ja statystyki już mam, ja nie muszę. Dobra, weźmy sobie ten level. Statystyki już mam. Nie muszę o nie jakoś tam specjalnie walczyć. Weźmy sobie, zobaczmy co to daje. Osłabienie zniszczenia, no dobra. No. No jasne. Świetne nasze podejście. Naprawdę doceniam. Jakby totalnie, totalnie mi się podoba to co pisze mój przeciwnik. Serio. Topka. Szkoda, że teraz się to pojawiło. Dobra, bo nie chcę sobie marnować. Rozbicie światła. To musiałbym już tak naprawdę atakować z powodu... Nie no, gdzie w loch? Już któryś raz to się nabieram na jakieś tam dziwne swoje wymysły. Robimy tak. Teraz tak. No nie, bo i tak jest zmniejszona. Się będziemy przejmować takimi rzeczami. Wybuch many, dowodzenie. Dobra, dowodzenie robimy. Teraz tak, werbunek by się przydał. Werbuneczek. Dyplomacja. Jeżeli to wezmę, to git i teraz jakby dostać werbunek i potem dostać jeszcze... I potem dostać jeszcze właśnie aurę prędkości, to w ogóle byłoby giga. Tylko że nie dostanę, bo level... Z czegoś level trzeba wyciągnąć. No i co ork może robić 6 minut pod ziemią? Może gadać do... No... No to nie dostanę, nie dostanę. Dyplomacja jest lepsza. Jest lepsza dyplomacja. Jak działa strzał u orków? Już mu tłumaczę. To tak w skrócie, nie? Nowe umiejętności, część pochłanianych obrażeń. Część pochłanianych obrażeń i w sumie to takie najważniejsze są rzeczy. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie osiągnąć level 18. Byłoby to bardzo opłacalne. Nawet kosztem tej tarczy runicznej. 3500. No tak, kiejs to tarczą. Dostanę w zwrocie te statystyki. Empatia jest. No, empatia. Jak sobie krzyknę szybciej w kogoś, to 20-10 brzmi naprawdę rozsądnie. I teraz bierzemy sobie ulepszenia.
ja z taktyką i tym pierścieniem jestem szybszy od wszystkiego. Chyba szybszy jestem od większości rzeczy. Na pewno biorę sobie tą szamankę. No tak, w czystej teorii wzięcie tego nie jest zawsze opłacalne. Natomiast chyba akurat się skuszę na niego, chociaż boję się, że może zbyt szybko zginąć, szczerze, ale no, to zastanowimy się jeszcze. Jest Paokał, jako że jest to niedoświadczony gracz, to może się na buga z kontrą złapie i zbierze dodatkowe obrażenia sobie. Szybszy cyklop, zdecydowanie. Raczej ty, mimo wszystko, bo chcę jednak bić. I ty też, bo jesteś szybszy i strzelisz na pewno. Prawie na pewno. Teraz tak, no ty, bo jakieś tam blokady na drodze by się zrobiło i wyszło na to, że wziąłem poza tym ulepszeniem to wszystkie alternatywki? Nie. Tak. A nie, bo Herszt jest alternatywnym ulepszeniem, chociaż byłem przekonany, że jest drugim. Jakoś taka bardziej... jakoś tak bardziej mi podchodził jako drugie ulepszenie niż jak trzecie. Kurde, pytanie, czy tego Herszta nie chcę. Ale chyba nie. Jest szansa, że naprawdę w loch jak wjadę, to będzie miło. Zobaczymy. No jest ta inicjatywa po mojej stronie, tak? Powinno to zagrać. Powinno naprawdę być w porządku pod tym względem. Mam nadzieję, że się też dobrze ustawię. Bo jeśli chodzi o wjazd, to pamiętajcie, że tak, mam 7, to jeżeli on nie ma taktyki, no bo jeżeli ma, to nie wjeżdżam i to wtedy jest lipa. Ale jak mam, zakładam, to wchodzi w pierwszej turze, czyli oni dwaj będą w froncie, a reszta wchodzi w drugie tempo. No nie jest to może najszybszy wjazd możliwy, natomiast daje mi możliwość naprawdę zadania konkretnych obrażeń. Przy 20 ataku na loch powinienem mieć, jeżeli będę dobrze dobierał targety, żeby zbierać jak najmniejsze kontry, to powinno mi to wystarczyć. Mam tą witalność, mam ten talent z kulturystyki, zawsze to 5%, nie? 5% na przykład jak macie na przykład cyklopa, który ma tam chyba z 200 życia, to przecież jest cyklopów 7 sztuk po empatii, to jest 1400 razy 10% to by było 140, no to masz 70 dodatkowego życia na cyklopie, nie? A jak masz na przykład takiego goblina, którego jest 292 sztuki, zaokrąglimy sobie do 300 i taki goblin ma chyba 11 hapsa. 11 haps. Jakoś tak. To jest, kurczę, no 3000 z hakiem życia. Myślę, że ma więcej, ale nie jestem pewny. Bo chodzi o to, że liczba many, którą uzyskuje szamanka, jest jakoś uzależniona od tego, ile ma życia właśnie goblin. I wydaje mi się, że to powinno być w okolicach 15. Zaraz, coś mi się tu nie zgadza. Ile ty masz życia? Nie, 9. Czyli 11 ma się, jak ma się pierścień jeszcze, tak? No dobra, czyli masz 9 życia, no to jest naprawdę no, okolice 3 koła. To też te 5% zrobi robotę. Ukrywa się, regenerująca hydra, dystansówka, odporny na magię smok. Akurat to nie jest zbyt uzasadniony wybór. No i ten kurde... good luck. I teraz w sumie... Chyba jest to destro? Może przywołanie jakieś? Ewentualnie no kurde... Nie, no raczej nie sądzę, żeby to coś innego było. A omówienie buildu pewnie chcielibyście. Omówienie buildu jest następujące. Urgat, specjalizacja 20% do rezystancji, statystyki 20-10-2-10. Wybór jednostek argumentowałem przy fazie zamku. Przyspieszam swoje jednostki. Jeśli chodzi o talenty, to rozbijam zniszczenie. Mam oświeconko. Mam empatię, która się być może przyda. Zwiększam sobie liczbę HP, zwiększam sobie armię o 15 goblinów. Trochę zadaję damage'a z ognistego gniewu i... W sumie tyle i zaczynam i idę do przodu z taktyką. Mam nadzieję, że będę tą taktykę miał. Zobaczmy, co tu się mam. Dobra, czyli dochodzę w pierwszej. 10, 3, 20, 20.
Szczęście minus 2. Są tu artefakty brane na to, żeby mieć więcej mocy. Teraz tak, ty idziesz tutaj, żeby na pewno w tym miejscu musiałbym mieć mega pecha, żeby naprawdę nikogo nie było. Następnie ty wchodzisz tu, a jeśli chodzi o pozostałe jednostki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na maksymalnym wysięgu, ty to się na razie schowaj tam, na maksymalnym wysięgu i tak w drugie tempo wchodzą, więc nie będę ich trzymał z przodu. O, w ten sposób zrobimy, bo on i tak wybiegnie pierwszy, to 100%, że przed smokiem. Tak, i ona pójdzie za nim jakby. Albo jeszcze lepiej. Ona się schowa za ten kamień. To jej może pomóc. Ciach. O. I idziemy. No, byłem tyle od tego, żeby jednak się pomylić. To masz przeciwniku, drogi. Nie masz, czyli to jest Destro. Zabity. No i mój paseczek na początku pozwoli naprawdę solidnie go kopnąć. Dwa siły czarów mu obniżyłem ze specjalizacji. Raczej nie będę bity zbyt mocno. Natomiast on powinien znikać. Tutaj sobie wejdę tą wejdę sobie paokałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na wszelki wypadek wejdę tutaj. Ty wchodzisz tutaj. No, jakbym uderzył smok, ale nie chcę tych kontr brać. Niepotrzebne mi to. Naprawdę niepotrzebne mi to. Ty się w sumie na wszelki wypadek daj tak. 4, 7, 26. Nie no, złomowańsko po całości jest. Work. Ciach. I jeszcze go walnijmy tym. Co by nie było damage'a w niego, bo przede wszystkim nie chcę jego tracić. Pozostałe jednostki myślę, że nie zadają jakiegoś specjalnych obrażeń. Jedyne, gdzie się podstawiłem, to niestety tutaj. Niewdzięcznie, natomiast ustawiam się na prostą, dlatego i spadnie 14 sztuk na raz z centaura, więc jeżeli to nie jest jakiś mrok chory, tylko serio standardowe destro, to dobrze. To jakby to sflipowałem dobrze. Jeżeli to sobie jest przywołanie, to mam tempo na to, żeby tą grę skończyć. Jeżeli mrok, to może być ogromny problem, bo jak ja teraz zostaję jakiś szał na swoje jednostki, które są przeraźliwie źle pod szał ustawione. No, jak na rozbite destro, to dosyć miło, że tylko 8 sztuk spadło. No on właśnie, to jest problem w tym kurcze siepaczu, że on wchodzi, niszczy i w większości przypadków no po prostu ginie. Mogłem temu zaradzić oczywiście i zrobić coś takiego, że przyspieszyć go słowem wodza. Nie rzucając za 7 do kapłanki, tylko przyspieszyć go po prostu. Ale no... Weź tam na niego wleź. Kurde. Serio? Szkoda troszkę. Natomiast smoczek dostaje kosę od szamanki. No, szybki. Ano, szybko wyszło. Czekaj, weźmy sobie. O, statystyki zwycięstwa 6-9, czyli pewnie dwa razy uderzy. Nie uderzył dwa razy. Weźmy tak. Największa kontra, bo czemu nie?
No to generalnie 25-minutowe odcinki dosyć słabo mnie satysfakcjonują, natomiast przynajmniej byłem w stanie pokazać wam, że standardowy build w czarodzieja działa. Przepraszam, w czarnoksiężnika działa. Jednak wstrzelenie się plus dodatkowe 15% obrażeń, takie rzeczy, no robią swoje, nie? Możemy sobie go przekręcić pewnie. No pewnie, że tak. Ciach. No i doklikujemy do końca. Za chwilę pewnie będę sobie jeszcze, no mówię, dzisiaj muszę dla was nagrać odcinki, żebyście mieli co oglądać, ponieważ przez najbliższe dni będzie z tym ciężko, żeby coś znaleźć fajnego. Mam tu głównie na myśli fakt tego, że niestety się przeprowadzam. Niestety, no tak jak mówię, no nie będę miał mieszkania przez chwilę. No i będzie mi trudno sprawę z odcinkami ogarnąć, więc będzie kilka wstecz sobie. To znaczy, kilka w przód nagram i po prostu nie będzie to aż tak mocno aktualne wszystko, natomiast będę się starał, żeby było zawsze ciekawe. Fazę grupową swoją, no mówię, chciałem zacząć dzisiaj. Chyba się nikt nie odezwał, chociaż nie, ktoś się odezwał. Czekaj. Tak, jednak się ktoś odezwał, więc jest szansa, że następne odcinki będą z fazy grupowej. Mówisz, wystarczy ci na dzisiaj aren. Nie ma co się zniechęcać. Bywają gorsze, lepsze gierki. No tak jest po prostu, no. Czasem bywają i takie gierki, no. Tak jest. Zwyczajnie. Nie dało się zrobić szybciej, więc jeszcze jeden. Ale many miał sporo. Także na długość gierki by wygrał. Kurczę, 20 minut temu mi napisał ten. Ciekawe, czy jest jeszcze dostępny. Zaraz uderzę do niego na tego. Na priwa. Dobra. Bierzemy tak. Defik. Dobijają. Jeszcze jej nie dobił. No to ładnie, zakończmy grę krzykiem. GG. I dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do przychodzenia na arenę, jest nas naprawdę cała masa. I kurczę, serwer się rozwija w przerażająco szybkim tempie. Podoba mi się ogólnie, jak to wszystko tutaj działa. Przeciwnik miał fajne artefakty pod zniszczenie, no niestety bez defa akurat w tym przypadku było to raczej niemożliwe do ugrania. Po prostu musiałby zacząć się jakimś lotnym umysłem, rzucić potężne gradobicie i może by coś z tego wyszło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.